serdecznie w 11 vlogmasie. Jestem w łazience aktualnie, wstałam niedawno. Co prawda jest 11, wstałam około 9, tam 9-10, ale leżałam. I chciałabym najpierw moje włosy zakręcić, bo one są w ogóle już tak, znaczy no nie, jeszcze do mycia, ale chciałabym sobie zakręcić. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać na takich krótkich włosach, więc wam to pokażę w sumie, bo taki eksperyment. Jezus Maria! No nie no, ewidentnie po prostu muszę chodzić chyba tylko w prostych. Nie no, nie no, może jakoś by się to dało ładnie zrobić, ale no nie mogę po prostu z tego. Ogólnie wyglądam jak 5-letnie dziecko w tej fryzurce, po prostu nie mogę. Ale chciałam wam otworzyć kalendarz adwentowy. Nie no, hit po prostu przecież to jest. No nie wierzę. No nie, naprawdę po prostu. No ale dobra. 10 na samym wierzchu. To akurat nie wiem, co to jest. Nie mam w ogóle żadnego tropu. A! To jest bardzo fajny prezent. Dostałam woski do kominka. O Jezu, woski do kominka, ale to akurat, o Jezu, już same wypadły. Ale woski to świetny pomysł akurat. Nie, to bardzo trafiony prezent. Zapalę sobie potem. Wieczorem sobie zapalę, ale ładnie pachnie bardzo. No nie, mega, mega pomysł, świetny. To jeden z lepszych fantów. Kurde no. Dobra, ogólnie to wyprostowałam te włosy, bo bardzo źle to wyglądało. Lepiej trochę, znaczy no nie tak idealnie jak było nie wiem, przed tym, czy po fryzjerze, ale wyprostowałam i jest lepiej. Dołożyłam sobie jeszcze takie cyrkonie pojedyncze na tych trzech paznokciach. Także, tak jak mówiłam, jestem znowu u Oli. Znowu u mnie. No, także jeżeli coś się pojawi, jakaś przybitka, to przez Olę, bo raczej mi mogłoby być ciężko. Także... Ale ty możesz jeszcze popić tą herbatkę, pójść do toalety i dopiero zaczniemy wtedy. No, widzicie, no i zajdź. Popić herbatki. Witam was, wróciłam już do domu i powiem wam tak, tak to mniej więcej wygląda, postaram się to wam jakoś pokazać, jest to ogólnie taki delikatny efekt, nie jest jakiś rażący, że ej patrzcie mam rzęsy, taki bardziej, taki właśnie, że troszkę są takie wydłużone, bardziej widoczne, ogólnie jestem mega zadowolona, w ogóle się tego nie spodziewałam, w sensie ogólnie chodzi o to, że wiecie, że no Ola pierwszy raz robiła komuś innemu rzęsy niż na szkoleniu, dlatego po prostu nie spodziewałam się jakby, że aż taki to super pójdzie. Naprawdę jestem mega zadowolona, tak jak mówię, jest to delikatny efekt, ale i tak zauważalny moim zdaniem, więc ja tutaj bardzo mocno kibicuję, wybaczcie za moje włosy, ale leżałam 3 godziny jakieś. Właśnie, o dziwo, też w miarę krótko i to poszło, bo jakoś tak niecałe 3 godziny to robiłyśmy, a my się nastawiałyśmy na 5. Więc generalnie bardzo, bardzo fajnie, jestem zadowolona. Ola wydaje mi się, że też. Plus też nie miała łatwego zadania, bo ja mam tutaj ubytek w oku, bo miałam operację kiedyś. To może będzie na inny film odcinek.
ale no, więc naprawdę ja jestem poważnie zadowolona. Teraz wróciłam do domu, zrobię sobie pizzę, bo sobie kupiłam Giuseppe, a raczej Oli brat mi kupił, bo pojechał do sklepu w międzyczasie i mu tą kasę oddawałam. A tutaj leży z moim pupilkiem jednym i zaraz muszę iść puścić drugiego, bo już się upominam. Yes. Także no, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cześć kochani, ja nagrałam z samochodu, ale stoję, więc... Yes. Byłam w galerii, zapomniałam wam nagrać, że idę do galerii, bo byłam po odbiór paczki, którą wczoraj zamówiłam w Heber. Pokażę wam co. Ponieważ ja teraz po prostu robię skincare totalne i kupiłam sobie tą wiralową witaminę C z Garniera i retinol. Znakomi. Kupiłam sobie retinol. Ponieważ zastanawiałam się nad innym, ale słyszałam dobre opinie bardzo o tym Nakomi, więc przecież to nie zawsze musi być jakaś topowa marka, aczkolwiek Nakomi według mnie jest bardzo topową marką, no ale dobra. Ta wygląda w środku, to z Garniera, ta witamina C, a retinol, ja już mam produkt z Nakomi, kwas salicylowy, czy jak to się tam nazywa, i jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego... Tak wygląda. I to jest najmniejsze skończenie, ponieważ dopiero będę zaczynać z retinolem, więc też nie chciałam przesadzić. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo jestem na parkingu podziemnym, ale jest taki korek, że wam to teraz nagram po prostu. Kupiłam jeszcze sobie, to zamówiłam wczoraj, kupiłam jeszcze sobie w Rossmanie takie nożyczki cieniutkie, ponieważ ciężko mi jest formy do paznokci przycinać. I wszyscy mają takie cieniutkie, więc sobie kupiłam. Jeszcze byłam na promocji z oddychy chyba. Oj, spadłem. Z oddychy bodajże. I jeszcze byłam w Bills, bo otworzyli tutaj w Sączu. I kupiłam za 6 zł. Taki zestaw do farbowania, ponieważ moją mamę będę farbować dzisiaj i stwierdziłam, że w tym będzie prościej po prostu. I takie spineczki do włosów, tak ogólnie, bo zastanawiałam się nad opaskami takimi, wiecie, ale było ich strasznie dużo, tam było chyba 5 opasek, a ja chciałam jedną, a porządną, ale nie było, więc wzięłam spinki, bo już wolę z spinkami się pospinać, jak na przykład myję twarz czy coś. Dzisiaj też nie mam w sobie makijażu, to możecie powiedzieć, co sądzicie o mojej buzi. Ponieważ staram się po prostu teraz prowadzić pielęgnację. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to po vlogmasach wam nagram moją pielęgnację, jaką dopiero wprowadziłam. Jezu, przepraszam. Jaką wprowadziłam dzisiaj. Dzisiaj ją zaczęłam właściwie. Także zobaczymy. Jeszcze tego retinol będzie wlatywał, więc no i to witaminka C, nie? Więc tak, jeszcze do tego taki minus, to, że Kuba jest jakiś taki chory, w sensie nie wiem właściwie, co mu się dzieje do końca, źle się czuję. Miałam do niego jechać, ale chyba nie będę jechać, dlatego że niech on sobie może odpocznie. On miał do mnie przyjaźń, ale się rozchorował, więc chyba po prostu najwyżej jutro do niego pojadę, albo on przyjedzie, jak się będzie lepiej czuł, bo to też jest tak bez sensu, żeby jechać dla sztuki, więc... Więc zmykam do domu na ten moment. Ogólnie dzisiaj zbytnio nie nagrywałam. Wróciłam teraz do domu, z miasta, to co wam przed chwilą nagram. Nie nagrywałam ogólnie dzisiaj za wiele, ponieważ... ej, faktycznie ładnie wygląda moja buziak. No to, że nie mam prawie w ogóle... Tutaj tylko sobie tego sypka zakryłam, ale tak to nie mam w ogóle nic na twarzy. Bardzo ładna. No ale dobra. Dzisiaj nic o nie nagrywałam, ponieważ cały dzień sprzątałam w domu. Ach, te takie świąteczne sprzątanie najlepsze po prostu. Pomagałam po prostu mamie, mimo że mojej mamy nie było w domu, to po prostu ogarniałam, kiedy jej nie było. I chcę jeszcze taki gruntowny porządek sobie zrobić w pokoju, ale to po zakupach, bo pojadę z tatą na takie spożywcze zakupy, bo też mnie mama prosiła. I może wam nagram tak, sprzątam ten pokój, bo w sumie nie wiem, czy mi się to uda to dziś zrobić. Będę chciała to dziś zrobić, więc już to dawno temu miałam zrobić, ale przechodzi tak z dnia na dzień. Jeżeli nie dziś, to jutro, ale jutro też będziemy piec sernik, więc też wam coś tam może ponagrywam. A teraz otworzę sobie już przedostatnią rzecz z kalendarza adwentowego. 11. Nie wiem, co to jest, ale obstawiam, że czekolada. O, właśnie. Wow, dwie! Ale super! To dwie moje ulubione.
Czekajcie, już wam pokażę. O. Dwie moje ulubione czekoladki Daim z takimi kawałkami tofi. Bardzo serdecznie dziękuję, Misiu. Także to akurat super prezent, sobie tu schowam. I... No i... no i tyle w sumie. Okej, moi drodzy. Sprawa wygląda tak, że jest 9. Nie wiem, czy zdążę ten film zmontować tak, żeby też nagrać tak sprzątam pokój. Więc umówmy się, że jutro wam po prostu mówię, że ogólnie jutrzejszy vlogmas, ten ostatni vlogmas, będzie jednym z dłuższych. Znaczy nie wiem, czy znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, bo tam będzie ubieranie choinki, wam nagram i tak dalej, pakowanie wszystkich prezentów, ale jeszcze w tym vlogmasie teraz chciałabym wam pokazać, jak pakuję prezent dla Kuby, w sensie co kupiłam Kubie, no zapakuję to, no i wam pokażę. I umówimy się tak, że po prostu jeżeli będę sprzątać pokój zaraz, to po prostu wam jakieś urywki wstawię w tym drugim vlogmasie, bo w tym ostatnim vlogmasie, który jest właśnie, który będzie właśnie jutro, znaczy nie jutro, tylko za dwa dni, widnie. Dlatego no, to wam pokażę teraz, co kupiłam Kubie. Okej, a więc teraz proszę szanownego Jakuba o opuszczenie tego filmu. Oczywiście powiem mu, żeby go nie oglądał, albo żeby oglądał do tego momentu, ponieważ kupiłam Kubie, uwaga, uwaga, FIFA 23. Sprawa wygląda tak, ona jest w folii, jak widzicie, zafoliowana, zapakowana. Ale ja to bardzo sprytnie otworzyłam i już zainstalowałam, ponieważ on nie ma konsoli, tylko będę się musiała z moją konsolą pożegnać, pewnie na długi czas. Ale mu kupiłam, bo coś tam właśnie powiedzieć, już może bym mu chciała kupić, bla bla bla. No i stwierdziłam, że dobra, że mu kupię. Szczerze sądzę, że się będzie bardzo cieszył, nawet myślę, że bardziej niż z Lego. No, ale właśnie tak jak mówię, rozpakowałam to i zainstalowałam, żeby, wiecie, ja zawsze jak dostaję grę, to takie, Jezu, będziesz musiał zainstalować, bla, 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 bla. A tu proszę, już gotowe, zainstalowane wszystko, więc myślę, że się będzie cieszył. I żeby nie wiedział, że to jest to, zapakujemy to, moi drodzy, w jakieś inne pudełko. To się może zmieści. To jest z jakiejś paczki pudełko. I tutaj to zapakuję. O, to będzie idealne, żebym nie wiedział, co to jest po prostu, żeby się w ogóle nie spodziewał. I jeszcze tylko nie wiem, w jaki papier, bo mam tutaj do wyboru. Mam tutaj do wyboru takie dwa papiery kupiłam. Zwykły srebrny i taki kolorowy. No i jeszcze mam takie tasiemki różne fajne. Jeszcze białe gdzieś. Kurde bele, nie wiem, gdzie są te białe. Jeszcze białe kupiłam. No w każdym razie się zaraz zdecyduję, w co? Właśnie nie mam pojęcia. Zaraz się zdecyduję. Okej, znalazłam srebrno-białe i takie. Także musimy to, moi drodzy, jakoś to zrobić. Dobra, nie nagrałam tego, jak to pakowałam, ale wygląda to tak. Po prostu z TikToka znalazłam takie coś, takie piękne pakowanie, że takie mam przemian tutaj. I to jest super pakowanie, bo nie trzeba przy tym ani grama po prostu ucinać papieru. W sensie skrawków, tylko to, co odetniecie, nie? I teraz wybierzemy sobie, co tu przykleić. Ze względu na to, że ogólnie moja siostra zawsze myśli, że robi super najlepsze, najlepiej pakuje prezenty. A w tym roku chcę ją pobić, dlatego... Mam nadzieję, że mi się uda to z moim pomysłem z TikToka. Mam taką po prostu ekstra nadzieję. Tylko teraz muszę wybrać sobie jakąś tutaj gwiazdeczkę. Mam różnego rodzaju te gwiazdeczki. I teraz tak. Jeszcze mam takie tasiemki. Aha, bo to trzeba odtykować. Już jest dość późno, bo jest przed 10, ale tego jeszcze nie mam zmontowanego. Także nie lubię tak, a jeszcze nie mam posprzątanego pokoju. Także ekstra po prostu, najgorzej.
Najgorsze co może być, no ale dobra. Kurde, tak. Nie mam pojęcia gdzie. Ja wiem. Można tak z boku. Dobra, to tak z boku, tu o. I czerwoną wybrałam. Tylko teraz nie wiem, jak ja to odteguję. O. To jest na, takie, na taką klejkę samą przylepną. Kurde, no. Jezus. Dobra, tak to wygląda. Tu przyklejam tylko tasiemkę na to takie zakończenie. Muszę jeszcze napisać jakoś ładnie. Od... Proszę bardzo, tak to wygląda. Gwiazdeczki dla kołdzia. Jestem ogólnie zadowolona, ale i tak to chyba nie wygra konkursu z moją siostrą, aczkolwiek moja siostra jest bardzo obvious i co roku tak samo pakuje prezenty, tylko zmienia papier, więc według mnie nie powinna brać udziału w rankingu. Ale dobra. Tak to wygląda i już montuję dla Was ten film, bo go dzisiaj nie dodam, jak to się tak skończy. A jednak chciałabym, żeby zatrzymać po prostu rutyny. I dlatego zapraszam Was na ostatni już jutrzejszy vlog, który będzie jutro nagrywany i pojutrze. On będzie dość długi. Znaczy, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że może nawet pół godziny trwać. Zobaczymy. Zapraszam Was na niego. I co? No i tyle, no kochani. Tam Wam też wstawię urywek ze sprzątania spokoju, ponieważ już dzisiaj się nie wyrobię z tym po prostu. Zrobię to dzisiaj, ale nagram Wam to i wstawię Wam to dopiero w następnym, ostatnim już vlogmasie, ponieważ tak jak mówię, się nie wyrobię. Dlatego buziaczki, kocham Was bardzo i do zobaczenia już w ostatnim vlogmasie. Jeszcze raz.